Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Jest to odcinek numer 3. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Ranking 1061. No to jedziemy. Gramy E4. Będę komentował tutaj plany. Jak zwykle to u mnie bywa. Mam nadzieję, że wam to też będzie pomagało w waszej grze. Jest posunięcie E6, czyli obrona francuska. Gramy D4. D5 da obronę francuską. A no właśnie, ale widzę, że jednak skoczek F6, no to od razu atakujemy skoczkę, dlaczego by nie? Jeżeli pójdzie do środka, to zagramy C4, będziemy od razu atakować. Skoczek prawdopodobnie pójdzie na B6 i w tej sytuacji myślę, że skoczek C3 tak po prostu. Goniec może zagrać na B4, to skoczka sobie można spokojnie zostawić, wyprowadzać następne figury. Posunięcie D5. Teraz chyba zastosuję mały myk, zbicie w przelocie. Ciekawe, czy gość zna. Znaczy, no, musi znać. Chodzi o to, że jak on się pokusi o zbicie figurą, to będę miał widełki, ale jak zbije w przylocie, on zbije pionkiem, to dla niego będzie lepszy deal. Choć z drugiej strony, teraz tak myślę, czy nie lepiej przepchać pionka. On nie będzie mógł zagrać skoczkiem na C4, bo wybije, zagram tu i po prostu dam szacha i wezmę pionka za darmo. Jak zagram tak, on pójdzie skoczkiem, będzie musiał... Będzie co? A! Spróbuję go zgnieść. Jeżeli zagra tak, to szybko gońcem wyjdę na E3 i tutaj będzie bardzo ważny motyw, żeby hetman połączył się z wieżą, bo on będzie chciał mnie tutaj rozbijać. Zagrał w ten sposób. Powiem szczerze, no co, no to biorę pionkę za darmo. Jak dają pionki, trzeba brać. Nieważne przeciwnik, jak jest mocny. Oczywiście może zagrać gońcem i tutaj źle. C6 to bardzo zły ruch. Goniec D7 i goniec C6 to jakaś rekompensata za tego pionka by była, bo goniec by się tam po prostu mógł rozszaleć. Ale widzę, że skoczek wejdzie na D5. Skoczek na F3. Jeżeli skoczek na C7... A, zobaczcie jak sprytnie. Co? Sprytnie, bo chciał pewnie zagrać tutaj, no ale podstawił skoczka, no więc... Oj... Mało już przyjemnie się tutaj myślę, że gra. Znaczy w takim sensie mówię, że zbyt łatwo. Zawsze dobrze jest mieć wyzwanie od przeciwnika, żeby ten poziom był wyższy, no ale podstawki to podstawki. Tak już ten speedrun swoimi prawami się rządzi. No więc bierzemy figurę i jesteśmy zadowoleni. Ok, tutaj zagramy sobie skoczkiem na E4, chociaż mogę zrobić roszadę, to jest dobry nawyk. Zrobimy roszadę, ale skoczek E4 już wchodzi na słabe pola. Teraz też poczekam na zagranie przeciwnika gońcem na G7, bo to się pewnie narzuca z jego strony. Co? Kompletnie mnie zaskakuje. Gram skoczek E4, tutaj już mam pole na D6 i na F6. Jeszcze mogę to przypieczętować gońcem na G5 i jest bardzo trudno. Znaczy... Bez figury to już kompletnie jest trudno, ale myślę, że hetmanem na to nie ma większego znaczenia raczej. Ale może na D1 po prostu, żeby bronić pionka. Ten hetman się później może przerzucić. Myślę, że bez naprawdę większego znaczenia. Zaraz, no przecież mogę dać szacha. To tak zrobię, bo król ma tylko jedno odejście na E7. I teraz goniec G5 będę go straszył. Oczywiście H6 jest możliwe. Prawdopodobnie tak zagra. Mogę potem zagrać tak i zdobyć hetmana, bo będzie podwójny szach. Podwójny szach to też jest bardzo potężna groźba. Jeżeli mamy okazję zagrać podwójnego szacha, to należy z tego przede wszystkim mocno skorzystać. No dobra, mimo wszystko dam szacha na D5. Jest szach od gońca i od skoczka. Król musi odejść prawdopodobnie tutaj i damy szacha tu. Fakt, że ja mogę zbić wieżę, ale nie chcę chyba tego robić jeszcze. Dlatego, że skoczek bardzo dużo tu miesza i troszeczkę przeciwnika gniecie. Teraz bardzo szybko chcę przerzucić hetmana. Skoczek D2, skoczek E4 i hetman F3. Taki jest plan, żeby wziąć pionkę na F7. I próbować już tam zaraz jakoś zamatować. Więc, tak jak już mówię, nie interesuje mnie wzięcie wieży. Okej. Pytanie, czy ja tu daję mata? Daję tu mata. Więc gram hetmanem. Oddaję gońca, biję tu i prawdopodobnie za chwilę będzie mat. Prawdopodobnie nie. A nie, tam jeszcze miał ucieczkę. No, mniejsza z tym. W każdym razie tutaj i tak jest. Było, bo i tak ciężko. No, jest szach, on musi iść królem. Biorę sobie wieżę. No, tak jak widać, słuchajcie, podstawki, podstawki, podstawki. No, nie szkodzi. Z każdą partią mam nadzieję, że będzie... trudniej, zawsze te rankingi są wyższe. Dobra, gramy z przeciwnikiem, 1059, E4,
Może jakoś gambitowo by zagrać. No, na razie E4, E5, skoczek, F3, skoczek. I F5 jest taki ruch? Nie, F5 jest ruch, jak jest goniec na B5. Może spróbujemy dać szansę mu na smażoną wątróbkę, ale nie chciał z niej skorzystać. Goniec C5, H3, czyli standardowo. No dobra, gambitowo nie jest, ale teraz zagram D5. Nie zagram. Tak. Goniec zagra na H4 prawdopodobnie. Na D2 wrócił. To nie jest dobre posunięcie. Tak, proszę nie grać. Lepiej zagrać tutaj już ewentualnie. No to teraz już mam opcję, jak mamy zrobioną roszadę. Wszystkie figury grają. Oczywiście goniec nie musi być wyprowadzony z C8, żeby grać. Gram od razu D5, żeby atakować centrum i je rozwijać, gdy mamy zrobioną roszadę. Dobra, przeciwnik podstawia pionka, więc go biorę z wielką przyjemnością. Na E4, on zbije pionka na E4. Na F2 raczej poświęcenia nie ma. Trzeba po ludzku wziąć pionka na E4. Jest pionek więcej. Jest bardzo dobrze. Mogę tego gońca też trzasnąć. Tak na chłopski zdrowy rozum, to wzięcie tego gońca jest bardzo dobre, oczywiście czarnymi. Dlatego, że zostaje mi para gońców i ten goniec nie ma już przeciwnika w otwartej pozycji, w dobrej grze. Tutaj czarne na pewno są lepsze, zdecydowanie. Jakiś fryzjer się chyba kłania. Dobrze, jest. A, to widełki podstawił gość. Także, no widzimy, dużo jest podstawek. Dużo podstawek, moi drodzy. No cóż mogę powiedzieć? Tak to już jest w speedrunach. Już teraz na wyższym poziomie będzie, myślę, że o wiele, wiele ciekawiej. Zresztą osoby, które oglądały poprzednie serie, no to wiedzą, jak to działa. Dajcie znać przy okazji w komentarzach, kto oglądał wszystkie serie. Dobra, zagramy skoczek na G3. Uciekam po prostu tym skoczkiem, atakując hetmana. Hetman chyba. A, jeszcze ma odejście na pole E1. Dokładnie tak. Myślę, że po prostu. Aha, to będzie z odsłony coś tam. Skoczka nie mogę obronić. Muszę nim po prostu uciec. No dobra, nawet jak mnie zbije tutaj, no to chyba tragedii nie będzie. Zbił tutaj, ok. No to hetman F6, uciekamy. I teraz na przykład jak skoczek zbije, to odbije pionkiem, żeby nie wpuścić skoczka z C3. I to też będzie się wszystko dobrze trzymać. Skoczek G4, ok. Jest atak, no to hetman E7. Myślę, że próba wymiany hetmanów, chociaż też tak mogłem. Nie ma chyba to większego znaczenia przy wieży więcej, no to jest dużo. Oczywiście, jak mamy coś więcej, materiał, jakaś figura, wieża, to już bardzo dużo oczywiście, no to wtedy stara dobra zasada, starajmy się wymieniać, ale też oczywiście nie na siłę, bo jeżeli na siłę będziemy wymieniać, to możemy mieć później problem. Dobra, jak jest możliwość wymian, to oczywiście z tego starajmy się korzystać, bez dwóch zdań, dlatego wpakowałem się skoczkiem tutaj na E3, żeby powymieniać gońca i skoczka z G4. I tu jeszcze przy okazji gońca się otworzyło. No to dobrze, no tutaj jest w porządku. Przeciwnik dalej próbuje. No, wymiana jest nieunikniona, bo tu tak, hetman jest broniony, więc jak odejdzie skoczek, to nie ma związania groźnego, więc będę mógł zbić wieżę. No ale w tym wypadku myślę, że przeciwnik pokusi się tutaj jednak o wymiany. Dokładnie. I na pewno ta wymiana z szachem też daje przewagę. Dokładnie tak jest. Myślę, że po prostu goniec E6, czyli kolejna wymiana, próba wymienienia aktywnego gońca z B3. Jest wieża D3. Słuchajcie, nawet pokuszę się o zbicie. To tak tylko dla filmu. Oczywiście odejście byłoby jak najlepsze, dlatego że tutaj sobie policzyłem, że dwie wieże za hetmana też dają radę. Pewnie gość jest w szoku. Ja zresztą też. Wymieniam na B3 i od razu wieża E8, żeby grać na wolnej linii. Na potrzeby filmu. Nie to, że lekceważę, absolutnie nie. Co? Co? No dobra, no to jeżeli on nie chce wybić mi gońca, co jest dziwne, to wracam tym gońcem. Skoczek F4, skoczek H5, taki ma plan zapewne, żeby dać mata. Może mieć taki plan. Dobra, wzięcie pionka było wliczone. Dobra, myślę, że jakoś aktywnie, wieża D8. Jak weźmie pionka, to spoko, niech bierze. Zagramy sobie wtedy, myślę, jakiś skoczek D4. Co? Dobra, pułapkę zostawimy. Jeżeli weźmie tutaj, to mamy skoczek A5 i zdobywamy hetmana, bo będzie szach. Król C2, bardzo odważnie. Można byłoby też tak zagrać.
bez większego chyba znaczenia, skoczek B4, dużo jest dobrych ruchów, jakich ruchów tutaj byśmy nie wykonali, to i tak byłoby ok, więc spoko, no ale tu widzimy, że już jest ciężko, przeciwnik na pewno ma poważne zagwozdki teraz. Dobrze, co on sobie myśli, to już jest jego sprawa, partia jest wygrana, więc trzeba to dowieść. Szybko trzeba dowieść i lecimy dalej. To skoczek D4, podwójny szach. Aczkolwiek można było też tak, cały czas powtarzam, ale mnie interesuje wymiana figur. Dokładnie. A, i mogłem wieża C2 i wziąć jeszcze skoczkę za darmo. Widzicie, jaka ze mnie gapa. Ale to już tak, jak mówi od przybytku, głowa nie boli. A jednak można byłoby grać lepiej. Wybijam pionka. Kolejnego pionka chcę wziąć. Dobrze, on tu atakuje. Wiecznych szachów nie ma. Goniec broni zawsze wieży, broni pionka. Może być szach, ucieknę królem. Dobrze, jest lufcik, bo inaczej dostałbym mata. Tu się wszystko dobrze trzyma. Ok. No i co? Biorę tamtego pionka. Teraz grozi wieża G3. No tak jak widać, hetman nie zawsze musi być najsilniejszą figurą. Oczywiście teraz dwie wieże i goniec są zdecydowanie lepsze, jeszcze przewaga pionków, wszystko się trzyma, to nie ulega dyskusji, lecz pamiętajmy, że nie zawsze właśnie hetman jest taki najlepszy. Daje szacha oczywiście, a mogłem wziąć też pionka, dzisiaj mało widzę, widzicie? Nastawiam się jakoś na te takie granie po swojemu, na szybko. Dobra. Kolejny szach. Myślę, że po prostu wezmę pionka, ale nie dlatego, że jestem pionkoszercą, tylko chcę tam próbować jakoś już matować. Goniec fajnie jest broniony przez pionka, broni również wieżę, wszystko się zazębia, pionek pilnuje pola A6. Wszystko działa. Dobra, myślę, że tutaj po prostu zagram królem, żeby już nie było żadnych szachów. Jakaś wieża D3 tutaj i tam będę próbować matować, no bo jak inaczej? No, przeciwnik myśli, kombinuje. Tutaj będzie chciał mi dać szacha. To ma prawo. Zagram tak. Nawet jak da szacha i weźmie mi tutaj wieżę, to niech bierze. Oczywiście po szachu mam G6. No właśnie, najgorsze jest to, jak gość ma przegraną, co nie, i walczy do końca. Oczywiście warto grać do końca, jak najbardziej popieram. Często się zauważa na wyższym poziomie arcymistrzowskim, czy trochę też niższym, że przeciwnicy szybko się poddają. I to jest też ok zasada, dlatego że przeciwnicy już sobie ufają, mają na tyle wysokie umiejętności, że nie ma sensu grać tam do mata. Gość 1080, D4. To spróbuję mu zagrać gambitowo. Jakiś taki ruch E5. Englund Gambit to się chyba nazywa. Zaraz, źle zagrałem, nie D6. Nie D6 miało być goniec C5. No dobra, ale niech i tak będzie. Przyznam się, że gram tu kompletnie na czuja. Nie wiem, jak się to gra, także... Także możecie mnie poprawiać, jeśli chodzi o debiut. Ale zrobimy szybko roszadę, wieża E8, skoczek. No jestem bez pionka, więc myślę, że tutaj czarne nie mają nic za to. W ogóle za szybko zagrałem te D6, trzeba było mi goniec C5 i potem D6. No ale rozwój figur. No i co? I co teraz będzie gość grał? E3, solidnie, bardzo dobrze. No wyprowadzenie figur jest obowiązkiem, tutaj nie ma innego wyjścia. Tu nie ma co kombinować. No to zagramy tak. Jeśli goniec C4, super. Dla mnie dobrze, bo goniec C4 tutaj nie robi nic w tym wypadku. Raczej goniec E2 bym zagrał na jego miejscu. Widzicie, ja go związałem. Już są groźby typu skoczek E5. Wprawdzie goniec zawsze wróci na E2, ale już się coś pojawia. Można skoczka potem przerzucić na drugie skrzydło z tempem. No, pionka nie ma.
ale rozwój figur na szczęście jest. Jeżeli na przykład taki ruch jak skoczek E4, dobra, tutaj gramy goniec H5 cały czas, bazując na związaniu. Jeżeli G4, to on sobie osłabi skrzydło królewskie, co już jest małym plusikiem w tym wypadku, więc jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy, jak tutaj przeciwnik pogra. Myśli, myśli, myśli. Dobra, jest G4, goniec G6. Można oczywiście tak, on będzie mi gońca mógł zbić, jak najbardziej. Wszystko się zgadza, ale nie chciał. Dobrze, teraz myślę, że wprowadzę kolejną figurę do gry, mianowicie wieżę. Wieża już zajmuje jakieś pola w centrum, to jest bardzo istotne, żeby spotęgować te figury, żeby figury jak najlepiej grały, żeby współpracowały, żeby ogarniały jak najwięcej pól, żeby zabierały jak najwięcej pól przeciwnikowi, znajdowały przestrzeń dla swoich manewrów. To jest ważne. Wprowadzam po prostu wieżę. Czasami nie trzeba się długo zastanawiać nad posunięciem, tylko po prostu to zagrać. Teraz już trzeba jakoś konkretnie podziałać. Mam na myśli tutaj skoczek E4. Wymieniając tę figurę, wstawiam gońca sobie na E4 i będę tutaj bazował na związaniu. Następnie zaplanuję sobie hetman F6 lub skoczek E5. Czyli już te figury, które tutaj powiedzmy napompowały ten balonik, mają możliwość no, zagrać po prostu mocno. W tym wypadku przeciwnik zagrał tak, a to jest ciekawe. To jest ciekawe. Dobra, zbijemy sobie... No, taki ruch jeszcze jest ciekawy. Zbiję gońca, chociaż zbicie gońca... Dobra, zbiję tego gońca. Niby on nie był najaktywniejszą figurą, ale mi zostaje para gońców. I teraz zagram tak. Taki był plan. Fajnie, że wybił, bo jeżeli by wybił tutaj skoczkiem, to miałbym taki ruch fajny jak skoczek na D4 i tutaj już groźby bicia na C2 by się pojawiały. Królem no oczywiście nie biorę pod uwagę, zbił hetmanem i teraz mam możliwość wprowadzenia wieży na D8, kolejnej, ostatniej już figury do gry. Na razie z tempem atakuje skoczka, więc on musi się tym zająć w jakiś sposób. Tutaj jak zagra, to podstawi, nawet będę mógł zbić hetmanem, co ciekawe. Więc nie wiem, czy tak odejdzie. A, goniec D5, to też jest ciekawy ruch i dobry. No wprowadzam wieżę, koniecznie wieża, czyli już wprowadzam kolejne figury i skoczek na... Tak, skoczek na B4. Grożę tu, grożę nawet C6 i grożę na C2. Dużo grożę, a jak goniec odejdzie, to już nie będzie atakował skoczka. On ma jakieś wtrącenia typu G5. To też trzeba brać pod uwagę, rzecz jasna. Może hetman F5, nawet jak tak, to może nawet tutaj. Czemu by nie? Odbije sobie pionka i będziemy sobie grać dalej w szachy. Tyle w temacie. Na szczęście z parę gońców. On musi uważać na związania. Robi się na pewno mało przyjemnie białymi. I problemy na pewno są po stronie przeciwnika. Ale muszę przyznać, że strasznie dobrze grają przeciwnicy na tym poziomie. To znaczy poprzednie dwie partie były względnie łatwe, a tutaj już jest jakiś tam opór. Ale to może dlatego wynika z tego, że może to wynika z tego, że zagrałem tak gambitowo. Tutaj poszło. A to jestem trochę zaskoczony. Ale okej. No dobra, no to zbijemy na C2. Zbijemy na C2, atakujemy wieżę, od razu mogę ją wybić. Jeżeli on odejdzie wieżą, to ja mogę odejść tu i potem skoczek D3 grozi. Bardzo niebezpieczny ruch. Mogę też zagrać tak, ale myślę, że nie. Groźba tutaj będzie zdecydowanie silniejsza. Nie gram skoczek D3 od razu z widełkami, bo mi wybije i stracę po prostu materiał. Dwie figury za wieżę to nie jest opłacalne. Znaczy dla mnie, jakbym stracił dwie figury oczywiście za wieżę. Więc wolę odejść, więc odszedłem. Ja oczywiście w trakcie partii mogę sobie cofać ruchy, zobaczcie, przejść nawet do początku partii, to nie ma znaczenia, przeciwnik tego nie widzi, tylko to jest dla nas do wglądu. No i teraz są groźby, tutaj już są teraz prześwity, wielkie przeciągi, przeciwnik może mieć ogromny problem, skoczek bardzo tutaj mocno sobie działa, przy okazji jeszcze grozi jakieś odejście tym gońcem z tempem i będę atakował hetmana, z drugiej jednak strony też widzę, że C6, żeby zablokować gońca i atakować skoczka na F3, uparcie tego skoczka będę chciał atakować, na pewno już przeciwnik ma problem, bo skoczek D3 jest bardzo potężną groźbą.
Nawet jeśli on odejdzie wieżą, to ja zagram skoczek d3 i on nie wejdzie na te pola b1, c2, dlatego że mam tutaj odejście skoczka potem z odsłony i skoczkiem na przykład na c2 z szachem, więc będzie musiał odejść na d1, ale to już się wiąże z tym, że na pewno jest źle tej pozycji. Wejdzie na d1 jeszcze pod rentgen tutaj od wieży, więc to się wszystko fajnie układa, wszystko dobrze się trzyma. No cóż mogę więcej powiedzieć? To się zaczęło już układać. Figury zostały wyprowadzone. Powtarzam to po raz kolejny, tak w ramach nauki, w ramach przypomnienia, że figury, 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 jak mają aktywną grę, to postawmy figury na aktywnej pozycji i wykorzystajmy to. Dobrze, jest skoczek d3. Oczywiście poszło a3. On musi pewnie tak. I co dalej, co dalej, co dalej? Myślę, że potem może nawet bicie jakieś jest ciekawe. O, no to zobaczcie, biorę wieżę z szachem. Dostałem jeszcze więcej niż chciałem. Potem wezmę skoczka. I już przewaga materialna jest ogromna. No, nie zauważył gońca, daleko stał, więc można czasami nie zauważyć. Czasem się śmieję, jak się gra na żywo. Nieraz widziałem, jak mali szachiści ledwo dosięgają swoją ręką króla przeciwnika i ledwo głowa wystaje zza szachownicy. I to jest też takie ciekawe, że muszą tam troszkę wyżej stanąć i przepraszam, złapać figurę. Też tak miałem jako dziecko. To jest taki uroczy widok. Na pewno nieraz ktoś z was coś takiego widział. Więc no fajnie, fajnie, że dzieciaki grają w szachy, się rozwijają. Mamy e4, d5, kolejna partia, czyli tutaj mamy skandynawską. Hetman e6 najlepszym ruchem chyba nie jest. Goniec e2 po prostu, w ogóle się nie boimy. D4 grożą widełki, on musi hetmanem od razu uciekać. I gość ma problem, musi od razu uciec tak, goniec zablokowany. Co? No to od razu widełki wykorzystujemy. Zobaczcie, szósty ruch i ja już zdobywam figurę. Więc ktoś widział tylko dwa pierwsze posunięcia w skandynawskiej i się sypie. Jak domek z kart. Widzimy, że czasem rankingi około 1050 grają bardzo dobrze, a niektóre osoby po prostu szybko podstawiają. Sorki, sorki, sorki. No i cóż, mój drogi przeciwniku. Trzeba chyba złożyć broń. Dobra, no to wybijam. Oczywiście może mi wymienić hetmany. Pewnie to zrobi, bo to zwykle tak bywa. Wybijam. On wybije. Ja zagram goniec f3, pilnując tych pól przy okazji. No i jest prosta groźba bicia na c6. Ok, bicie na c6 jest uratowane. Skoczek e2, czyli szybka figura. Roszada. Nie ma się tutaj co zastanawiać za długo. Oczywiście wieża na b8 na wolną linię i zeszła tutaj z ataku. Skoczek d4 sobie zagram, po prostu chcę zaatakować tu. Nawet jak mi zagra c5, goniec będzie trochę przyblokowany, to ja wchodzę sobie skoczkiem, jak wybije to super, a jak nie, to skoczek tutaj. No dobra, to bije na c6, pionka jeszcze przy okazji. O, wybicie, wybicie. Tak można grać w szachy. No dobra, teraz tak, ten pionek, trzeba tutaj go chyba obronić. Może zagram skoczek a4? Figura więcej, tu się trzyma. Chodzi o to, żeby tutaj też bronić i przy okazji atakuje. Zobaczymy, gdzie się goniec ulokuje. Jeżeli tak, to oczywiście go wymienię bez dwóch zdań i ucieknę gońcem, figura więcej. Dobra, a jeśli nie, no to goniec e3. Chodzi o to, że pilnuję skoczkiem pola b2 teraz przy okazji. No, mam chrapkę na pewno na pionka. W tym momencie mogę próbować grać a3, b4, może c4, tak. Coś w tym rodzaju. W każdym razie, skoczek też mi krzywdy nie zrobi, bo zawsze go wymienię. A figura więcej to jest już ogromna przewaga. W takich sytuacjach, przypominam, wymiana figur to jest jedno, wprowadzenie kolejnych swoich figur i próba zagrania tak, żeby... Tutaj wieża E1, zobaczcie, już na króla atakuje. Próba grania tak, żeby też nie dać sobie zrobić krzywdy specjalnej. Tutaj zasada dobra się teraz przypomina. Śpiesz się powoli, czyli niekoniecznie już tutaj, wiesz, musisz szarżować. O, jak zagrał przeciwnik. Dajemy szacha i zbijamy wieżę, czyli mamy jeszcze więcej. Nie śpieszymy się, powoli staramy się realizować
przewagę B3, żeby już obronić, żeby już tutaj skoczek był zwolniony z obowiązku i później zagramy sobie wieża D1. Chociaż też to mogłem zrobić od razu, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia w tym wypadku. Jakieś C6 pewnie. No, chwila ciszy. Rozgadałem się. Słuchajcie. Dobra. Mamy to. No i cóż, spróbujemy sobie zagrać kolejną partię. 1124. No to już mamy tutaj w końcu przeciwnika na troszkę wyższym poziomie. Dobrze, niech będzie posunięcie, a niech będzie może gambit hetmański. Odpowiemy tym samym ruchem, czyli D5. Skoczek F3. Dobrze, skoczek F6. Lepszych ruchów nie widzę póki co. Skoczek C6. Można, ale no to ja sobie zagram gambit hetmański czarnymi. Stępem mniej, słuchajcie. Jeszcze stępem mniej. No i co? Wprowadzam skoczka. Oczywiście on może zagrać goniec F4. Będzie groził skoczek B5. Na to trzeba uważać mocno. Ale widzę, że nie muszę uważać, bo przeciwnik gra źle. Goniec E3 jest fatalnym ruchem. Blokuje pionka E2, a ja teraz grożę widełkami i w ogóle jeszcze lepszym tutaj atakiem na pionka C5. Zobaczcie, zyskałem kapitalne pionki w centrum, grając bardzo normalnie, tylko że przeciwnik zagrał gorzej, ale to też trzeba wiedzieć, znaczy potrafić, chodzi o umiejętności, żeby wykorzystać takie szanse. Teraz jak przeciwnik na przykład się tutaj poruszy, co będzie nawet niezłym ruchem, bo będzie tutaj chciał uderzyć, mogę mu zagrać D4. O, mogę wybrać sobie tutaj widełki, tutaj do wyboru, do koloru. Ja myślę, że... Które widełki wybrać? Chcę tego pionka później zbić. Nie, zagram tak, bo on odejdzie, ja mu zbiję, on zbije i ja będę miał drugie widełki. Tak będzie, taki będzie scenariusz tej partii, słuchajcie. No nie sądzę, że zbije. Znaczy, no może zbić oczywiście, jak zbije, no to zbije i też gra gitara. Wszystko będzie grało dobrze. Nawet wtedy, wiecie, jak skoczek wybił, ja wybijam, on wybije mi hetmanem. Ja mogę nawet zbić królem, on zrobi długą, ja ucieknę, jestem bez roszady, ale bez hetmanów nie ma to znaczenia, jeszcze szczególnie jak jest figura więcej. No ale scenariusz jest taki, tak jak zakładałem, czyli bije, on widzi bicie, prawdopodobnie dostrzega bicie, więc odbije, nawet się nie zastanowi i są drugie widełki. No te figury w centrum tak się ustawiły, że aż się prosi, żeby widełki zasadzić. No ja myślę, że po prostu zbiję hetmanem. Przy takiej dużej przewadze wymiany są tylko na korzyść strony przeważającej. No jest szach, ja myślę, że nawet tak zagram. Nie muszę wybijać, nie wpuszczam skoczka, żeby mi tutaj bruździł. Jeżeli mi wybije, to wybije to skoczkiem, bo jak wybije królem, to dostanę też tutaj opcję wieża D1, więc też na to trzeba uważać. No ale co, jak on zrobi? A, no to wybijamy. Zobaczcie, goniec bronił na C2, teraz zbijam na C2 i biorę jeszcze kolejną figurę. Wszystko jak domek z kart się rozsypało. No czasami to oczywiście wygląda bardzo prosto, ale żeby do takich sytuacji właśnie doprowadzać, no to my też nie musimy kombinować, po prostu gramy sobie naturalnie, wykorzystujemy błąd przeciwnika, oczywiście trzeba to dostrzec, tak, a to wynika z taktyki, którą trzeba robić regularnie. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, mamy 1102, więc 100 oczek w 3 odcinki zrobione, no jest chyba dobrze, dziękuję Wam za uwagę, za wszystkie łapki w górę i komentarze. Dzięki bardzo. No cóż, do zobaczenia. Tak krótko. Cześć.